Witam w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. W dzisiejszym odcinku dawno nieporuszany temat, a mianowicie awantura o kasę. W dzisiejszym odcinku omówię pojedynek 1 na 1. Zapraszam. Pojedynek 1 na 1 to pojedynek, który można było rozegrać tylko i wyłącznie w finale, ponieważ tylko w finale były dwie drużyny, mistrzowie oraz zwycięska drużyna z pierwszego etapu. Po wylosowaniu tego pola, ponieważ na kole w finale na żółtym tle były dwa takie pola. Po wylosowaniu każda z drużyn w finale typowała swojego najlepszego zawodnika. No i cóż. Następnie zawodnicy podchodzili do tego oto pulpitu, który stał na środku studia. Mistrzowie mieli przycisk czerwony. Najlepsza drużyna z rundy pierwszej, z pierwszego etapu miała przycisk zielony. Następnie zawodnicy, którzy zostali wytypowani przez swoje drużyny do tego pojedynku, wybierali kategorię, z jakiej będzie pytanie. No i cóż, pojawiała się na tablicy, na ekranie pojawiało się 7 kategorii i każdy z przeciwników, czyli przedstawiciel mistrzów i przedstawiciel najlepszej drużyny z pierwszego etapu, mógł skreślić po 3 kategorie, z których nie czuł się najlepiej. Tym samym po skreśleniu 3 kategorii przez jednego i drugiego uczestnika, w sumie 6, pozostawała jedna, 7 kategoria, która, z której było pytanie w pojedynku 1 na 1. Następnie Krzysztof Ibisz brał z konta każdej drużyny po 500 zł. W sumie do wygrania było 1000 zł. I następowało pytanie. No i była minuta na zgłoszenie się. Po upływie minuty było kilka kombinacji ogólnie. Jeżeli nikt się nie zgłosił, wtedy obaj uczestnicy tego pojedynku lądowali na ławce rezerwowych, z której ich drużyny mogły ich wykupić. Jeżeli jeden się zgłosił i odpowiedział prawidłowo, to wtedy ten, kto odpowiedział prawidłowo, wracał do swojej drużyny, a jego przeciwnik lądował na ławce rezerwowych. Jeżeli ktoś się zgłosił i odpowiedział źle, to ten, kto się zgłosił i odpowiedział źle, lądował na ławce rezerwowych, a jego przeciwnik wracał do swojej drużyny. No i cóż, co jeszcze? No i chyba to wszystkie kombinacje. W sumie były 3. Tylko i wyłącznie przy jednej kombinacji, czyli przy tej kombinacji, kiedy ktoś się zgłosił i dobrze odpowie, wtedy ten 1000 zł lądował na koncie drużyny, którą zwycięzca reprezentował. Natomiast jeżeli uczestnik się zgłosił i odpowiedział źle lub nikt nie odpowiedział w ciągu minuty, wtedy 1000 zł przechodził do puli kolejnego pytania. I tak wyglądał pojedynek 1 na 1. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Super Game Show Meister. Cześć!